Cześć, nazywam się Robert Marchel i kolejny raz witam Cię z dość nietypowego miejsca. Tym razem jestem w Cusco, w Peru, w Ameryce Południowej. I z tego miejsca powiem Ci o, według mnie, największej pułapce zdobywania wiedzy. Zapraszam. Wyobraź sobie, że w księgarni znajdujesz poradnik z intrygującym tytułem i bardzo ciekawym opisem. A potem dowiadujesz się, że autor jest mało znany, młody i nie przekonują Cię jego osiągnięcia. Zaczynasz jednak czytać książkę, bo jest intrygująca, ale do wszystkiego, co przeczytasz, podchodzisz z dystansem. Kiedy trafisz na wartościowy rozdział, zagłębiasz się w niego i garściami czerpiesz rady, które od razu możesz wprowadzić w życie. Ale kiedy trafiasz na fragment, z którym nie do końca się zgadzasz, nie łykasz wszystkiego od razu tylko dlatego, że autor tak pisze w książce, ale kwestionujesz to i zastanawiasz się, czy to, co jest napisane, na pewno jest prawdziwe. Zdobywając wiedzę z dowolnego źródła z takim podejściem, jesteś czujny. Aktywnie myślisz i analizujesz wszystko, czego się dowiedziałeś. Wymaga to od Ciebie więcej energii, bo wygodniej jest uwierzyć w coś, co brzmi sensownie, a do tego mówi o tym jakaś ważna osoba. Ale takie podejście sprawia, że nie idziesz ślepo za tłumem, tylko jesteś bliżej prawdy. Zatem największą pułapką zdobywania wiedzy, według mnie, jest opieranie się na autorytetach. Jednym z najbardziej niebezpiecznych autorytetów, który często zwodzi na manowce, jest autorytet większości. Większość mówi Ci, co jest moralne, a co nie. Czego powinieneś się uczyć? Jak masz traktować innych ludzi? I tak dalej. Słuchaj większości, a sam będziesz jak większość. Nieszczęśliwy, wiecznie zestresowany, wiecznie w biegu. Innym niebezpiecznym autorytetem są Twoi rodzice i to bez względu na to, ile masz lat. Pamiętaj, że oni najczęściej są przede wszystkim Twojego bezpieczeństwa. Najczęściej też sami są pod wpływem autorytetu większości, a te dwie rzeczy mocno ciągną w stronę przeciętności. Bądź tego świadomy. Opieranie się na wiedzy ekspertów i znanych ludzi jest łatwe i wygodne, i właśnie dlatego to jest bardzo niebezpieczny autorytet. Być może ci ludzie rzadziej mylą się niż autorytet większości, ale jeżeli wyłączysz swoją czujność, to nadal możesz skończyć z bezkrytycznie przyjętymi, fałszywymi ideami, które nigdy nie były Twoje. Poza tym eksperci, nawet ci, którym najbardziej ufasz, mylą się częściej niż myślisz, ale nie odkryjesz tego, dopóki nie zastosujesz podejścia, które Ci proponuję. Ja sam przez wielu ludzi jestem postrzegany jako ekspert w dziedzinie relacji damsko-męskich, ale zawsze staram się podkreślać, żeby nie brać tego, co mówię, na wiarę, żeby nie łykać wszystkiego, co mówię, tylko kwestionować to, podchodzić do tego ze zrozumieniem, bo dzięki temu ta wiedza będzie miała największą wartość. Równie niebezpiecznym autorytetem są badania i statystyki. Tutaj też wygodnie jest wierzyć we wszystko, co jest zapisane, ale często badania są robione niedbale, wnioski z nich są błędne, a statystyki przekłamane. Dlatego za każdym razem, kiedy zdobywasz jakąś nową wiedzę, która wydaje Ci się sensowna, podejdź do niej z otwartym umysłem, ale nigdy nie traktuj jej jako coś pewnego. Traktuj to raczej jako tymczasową teorię, za którą podążasz, ale która w każdej chwili może być obalona. Dopiero z takim podejściem będziesz w stanie stać się pionierem w swojej dziedzinie, bo prawie każdy wielki odkrywca, zanim doszedł do czegoś, najpierw musiał odkryć te błędne idee, które wcześniej były powszechne i które go ograniczały. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to koniecznie udostępnij je na swoim Facebooku albo w jakimkolwiek innym miejscu. Jeżeli taka wiedza będzie coraz bardziej rozpowszechniana, to nasze społeczeństwo będzie coraz mądrzejsze i będziemy żyć wśród mądrzejszych ludzi. A jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, to koniecznie subskrybuj ten kanał i polub moją stronę na Facebooku. I do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchel.